Cześć, tu Gorigon. Witam was w pierwszym odcinku naszego nowego let's playu Factorio, który mam nadzieję, że będzie poradnikiem dla nowych graczy, ponieważ jest to gra dość skomplikowana, ale dzięki temu też ma bardzo dużą grywalność, ponieważ za każdym razem, gdy rozpoczynamy nową rozgrywkę, możemy użyć tego, czego nauczyliśmy się w poprzednich i wymyślić nowe rozwiązania, które będą służyły do osiągnięcia celu naszej gry, czyli wysłania rakiety w kosmos, a pomiędzy startem gry i wysłaniem rakiety w kosmos do automatyzacji różnych obszarów naszej fabryki, które są wymagane, żeby właśnie osiągnąć ten cel. Jest to, tak jak już mówiłem, gra całkiem skomplikowana. Mam w niej już troszkę doświadczenia, dlatego właśnie chciałem się nim podzielić. I tak właśnie pomyślałem ten let's play, żeby był on pewnego rodzaju poradnikiem dla nowych graczy, którzy może pierwszy raz mają styczność z Factorio albo grali w nie troszkę i zastanawiają się, jak zrobić coś, żeby było bardziej wydajne, albo po prostu nie zgubić się w tym całkiem skomplikowanym gameplayu. Tak więc będziemy grali w vanille, czyli będziemy grali bez żadnych modów. Poza jedną modyfikacją, która mi się nie wyświetla, zobaczymy czemu. Załaduj ponownie. Restartuj. O! Ciekawe. Okej, tutaj są modyfikacje, przepraszam. Będziemy grali z modyfikacją Afraid of the Dark, która powoduje, że noce są nieco jaśniejsze niż w podstawowej grze, a to dlatego, że na nagraniach bez tego moda mało byście zobaczyli w nocy, co nie byłoby zbyt interesujące. Tak więc zaczniemy nową grę. Wybierzemy sobie predefiniowane mapy domyślne. Ja wcześniej wygenerowałem sobie mapę i tutaj przekleję do niej kod wymiany, który umieszczę też w opisie wideo, żebyście, jak macie ochotę, mogli zagrać na tej samej mapie. No i co? I zaczynajmy. Ok, czyli to jest pierwsza rzecz, którą widzimy. Jesteśmy tym typem, czy jakkolwiek go tam nazwać, i jedną rzecz, którą zrobię na samym początku, to zmienię sobie kolor z pomarańczowego czy też żółtego na czerwony i żeby to zrobić, klikam tyldę, wpisuję backslash i wpiszę kolor red i jestem czerwony. Gracz Gorigona teraz kolor czerwony. No i dobrze, i co robimy? O co chodzi? Jak widzicie, tutaj na przykład są różne złoża. To jest złoże żelaza. Tutaj na przykład mamy złoże uranu, które będzie wykorzystywane później, ale na samym początku musimy skupić się na 3 czy też 4 podstawowych zasobach, czyli żelazie, miedzi, kamieniu oraz węglu, którego tutaj nie widzę na razie, jest tutaj. Tu jest minimapa, są przedstawione różnymi kolorami na tej minimapie różne złoża. No niestety tak się składa, że nasz węgiel jest ukryty pod całą masą drzew, które będziemy musieli wyciąć. Tu jest węgiel, o! Możecie zobaczyć. Zaklinowałem się pomiędzy drzewami, ale to nie szkodzi. I tutaj mamy węgiel. No i co? Tutaj mamy pasek narzędzi, w którym mamy spalinową wiertnicę górniczą oraz kamienny piec. Są to dwie bardzo podstawowe maszyny, których będziemy używali w naszej rozgrywce i są one o tyle interesujące, że na przykład spalinowe wiertnice górnicze chcielibyśmy jak najszybciej przejść ze spalinowych wiertnic na wiertnice elektryczne, które wymagały od nas zbudowania generatorów prądu, które na samym początku są po prostu silnikami parowymi. Tak więc jest to ciekawy balans między tym, ile chcemy ich wybudować, a tym, ile jest optymalnie ich wybudować. No więc zacznijmy od zrobienia sobie kilofa, nawet 2, które pozwolą nam szybciej wydobywać różne zasoby ręcznie, ponieważ niestety na samym początku jesteśmy skazani na ręczne wydobywanie zasobów. I oczywiście moglibyśmy zacząć kopać kamień w ten sposób, klikając prawym. ale jest to generalnie mniej optymalne na samym początku niż kopanie takich skałek, które za każdą skałkę dają nam 20 kamienia, a 20 kamienia pozwala nam zbudować 4 piece kamienne, bo każdy z pieców wymaga 5 kamienia. Jeszcze jedną rzecz zrobię, przepraszam Was, to zmniejszę troszkę dźwięk, bo troszkę jest za głośno. I zmniejszę go zasadniczo w słuchawkach, a nie w grze. I ok. Także na samym początku przekopmy sobie taką skałkę jedną, co pozwoli nam zbudować więcej pieców i zajmijmy się usuwaniem części drzew z naszego złoża węgla. I teraz tak, każda maszyna, no nie każda, ale spalinowe maszyny i na przykład piece potrzebują paliwa. I paliwo jest różne rodzaje paliwa są w tej grze. Jednym z podstawowych jest drewno, które nie jest najlepszym paliwem, bo zapewnia za każdą jednostkę drewna całkiem mało energii. Dokładnie wydaje mi się 2 razy mniej niż węgiel. Także jak najszybciej chcielibyśmy przejść do węgla. Ale na samym początku tak czy inaczej musimy usunąć trochę tych drzew z naszych tutaj różnych złóż. Więc wykorzystamy to drewno, które, a przynajmniej jego część, do zasilenia naszej pierwszej wiertnicy i naszego pierwszego pieca, tak żeby zrobić sobie więcej materiałów, które pozwolą nam zbudować więcej wiertnic. No więc postawiliśmy sobie 2 maszyny. Jak klikniemy Alt, to pokaże nam się taka strzałka żółta, która wskazuje, w którą stronę ta konkretna wiertnica będzie wykładała wydobytą rudę. I chcemy, żeby wykładała ją do pieca. Więc bezpośrednio wydobyta ruda będzie przekładana do pieca, który będzie przetapiał je na płytki żelazne, czyli produkt, który otrzymujemy z przetopienia rudy, która będzie nam potrzebna, jak widzicie, do zrobienia spalinowych wiertnic górniczych. I potrzebujemy tych płytek 9, po prostu 3 żelazne płytki oraz 3 koła zębate, a każde z tych kół zębatych kosztuje 2 żelazne płytki. Tak więc razem potrzebujemy 9 i może już nie będę więcej gadał, tylko po prostu włożę tutaj drewna 37, tutaj włożę to, co nam zostało z tej połowy. I jak widzicie, maszyny zaczęły pracować. No ale też zaczęły pracować, to znaczy, że zaczęły dymić. I jak klikniemy sobie M, to zobaczymy na mapce, tutaj jest taki podświetlony czerwony obszar, który możemy sobie włączyć lub wyłączyć tym przyciskiem. I co to zasadniczo oznacza? No więc tak, w tej grze, jeśli nie wyłączymy ich sobie, to mamy przeciwników, którzy nazywają się kąsacze. I jeśli ten czerwony podświetlony obszar najdzie na ich bazę, których jeszcze nie widzimy, bo mamy pewien obszar startowy, który też można ustawić większy lub mniejszy, zależnie od preferencji, wtedy one zdenerwują się i zaczną niszczyć naszą bazę. Dokładniej pobiegną do najbliższego, zdaje mi się, miejsca, które produkuje zanieczyszczenia i zaczną nam niszczyć to, co żeśmy sobie zbudowali. A generalnie nie jest najlepszą rzeczą. Tak więc jest to jedna rzecz, którą też trzeba mieć w pamięci, czyli budowanie obrony jakiejś. Oczywiście jeśli gramy w trybie, w którym te kąsacze występują. No dobrze. Tutaj pozbieram sobie jeszcze trochę drewna. Nie dlatego, że go bardzo potrzebuję, tylko dlatego, że mnie denerwuje, że ono tutaj jest. Będziemy potrzebowali miejsca, żeby się rozwijać. Także płytek mamy 22, więc budujemy kolejne spalinowe wiertnice, budujemy kolejne piece. Poszukam więcej skałek w międzyczasie, bo będziemy potrzebowali więcej pieców. Kopię sobie skałki. Będziemy mieli te 2 przekopie, będziemy mieli 40 kamienia i będziemy mogli zbudować kolejne wiertnice i kolejne piece. Każda wiertnica potrzebuje pieca też, więc tak naprawdę jej koszt to jest 9 płytek żelaza, 5 kamienia oraz, jak widzicie na samym dole, łączny czas produkcji tej wiertnicy spalinowej to są 4 sekundy. Jeśli nie mamy zbudowanych pieców oczywiście. Więc stawiam kolejną wiertnicę, stawiam piec, nakarmię je węglem, drewnem i one niech sobie pracują. I jak przytrzymam Ctrl i kliknę na przykład na ten kamienny piec, to widzicie, wyjąłem z niego płytki. Nie muszę za każdym razem wchodzić w menu tego kamiennego pieca i sobie ich ręcznie wykładać, tylko mogę Ctrl przytrzymać i wyjąć, a jak na przykład przytrzymam Ctrl i przejadę, trzymając lewy przycisk myszy na nie, to wyjmuję z wielu maszyn naraz. Więc teraz kolejną rzecz, którą byśmy chcieli zrobić, to przygotować sobie nasze wydobycie węgla, które będzie naszym paliwem przez dużą część gry. Także wyczyszczę sobie tutaj troszkę tych drzew, żeby mi nie przeszkadzały w ustawieniu wiertnic. Ok, myślę, że tyle wystarczy. Zbuduję sobie 3 wiertnice, tak żebym miał 4 i teraz pokażę wam, jak ustawić wiertnice, tak żebyśmy nie musieli ich cały czas karmić, ponieważ oczywiście one też wymagają paliwa, więc zróbmy to tak. Tutaj stawiamy jedną, R obracamy różne rzeczy, więc jak widzicie, jak klikam R, to strzałka zmienia położenie i to wskazuje, gdzie będzie wykładało, gdzie maszyna będzie wykładała węgiel. Więc ustawimy to tak, żeby każda z tych maszyn karmiła swoją sąsiadkę. I musimy najpierw wrzucić jedną jednostkę paliwa do którejkolwiek z nich. I też jeśli przytrzymam Ctrl i kliknę na maszynę, trzymając coś w ręku, to włożę to do niej, jeśli oczywiście mogę to zrobić. Więc jak widzicie, one zaczęły pracować, wydobywają węgiel, przekładają je do swoich sąsiadek i zatrzymają się dopiero, gdy osiągną maksymalną liczbę wydobytych rzeczy w swoim ekwipunku, czyli to będzie w przypadku węgla 100, ponieważ węgiel jest układany w stosach 100. No dobrze, czyli mamy już troszkę tych płytek, 61, nie jest to tak mało. Kolejną rzecz, którą będziemy potrzebowali, to pewnie rozwinąć troszkę nasze wydobycie żelaza oraz rozpocząć wydobycie miedzi, bo miedź będzie nam potrzebna, żeby zacząć produkować elektryczność. A dlatego będzie nam potrzebna, żeby zacząć produkować elektryczność, bo będziemy potrzebowali pompy, która będzie zasilała nasze bojlery, które z kolei będą produkowały z tej wody oraz z węgla czy innej formy paliwa będą produkowały parę wodną, która będzie zasilała nasze bojlery. Tak więc zbuduję sobie jeszcze 2 wiertnice, zbuduję 2 piece i zasadniczo zbuduję jeszcze jeden. Tu położę pierwszą wiertnicę, tu drugą, tutaj te 2 piece, które zrobiłem. Położę tutaj po połowie tego paliwa i tak zaraz będziemy musieli się przerzucić na węgiel, bo tak jak mówię, drewno, widzicie, całkiem szybko ten pasek czerwony się zmniejsza i to znaczy za każdym razem, jak on dojdzie do zera, to zużywamy jedną jednostkę paliwa. Więc biorę troszkę więcej płytek, nie mamy kamienia już, więc poszukam gdzieś jeszcze kamienia. Pewnie też wypadałoby ustawić wiertnicę na kamieniu, żeby nie robić tego ręcznie cały czas i zasadniczo możemy to zrobić, czemu nie, więc położę tutaj wiertnicę, ale nie mamy paliwa, więc pobiegnę do naszych wiertnic, które zajmują się wydobyciem węgla. Jak widzicie tutaj w prawej części ekranu widzimy, że mamy tego węgla w każdej z nich około 30 kilka, więc zbiorę go. No przepraszam, stakuje się jednak węgiel po 50, ale nie ma to za dużego znaczenia, czy 100, czy 50. I wrzucam sobie tutaj węgiel do wiertnicy spalinowej. I jak widzicie, ona przestała działać. Dlaczego? Dlatego, że wyrzuca ten kamień wydobyty po prostu z siebie i on tutaj jest jako przedmiot na mapie. No i osiągnął jakiś tam limit tego, ile może je znajdować. Jest to 1 albo 2. Więc jak temu zaradzić? No, zróbmy sobie skrzynkę. Zrobiliśmy skrzynkę, postawmy ją tutaj. No i teraz, jak widzicie, zamiast wyrzucać ten przedmiot, czy w tym wypadku kamień na ziemię, będzie on przekładany do skrzynki. I skrzynka ma ograniczoną ilość miejsca, ale jest to całkiem sporo jak na sam początek, więc nie martwmy się o to. Zanim się zapełni, minie strasznie dużo czasu, już dawno przerzucimy się na elektryczność. Tutaj nasze piece, czy też wiertnice, skończyło im się paliwo, więc włóżmy troszkę węgla. Włóżmy troszkę węgla i może rozwińmy nasze wydobycie. Będziemy go potrzebowali całkiem sporo na początku. Więc troszkę tutaj powiększymy nasze wydobycie. I co dalej? No więc dalej potrzebowalibyśmy zbudować bojlery oraz silniki spalinowe, parowe i przybrzeżne pompy wodne. Jak widzicie, przybrzeżne pompy wodne potrzebują układów elektronicznych, które robi się z miedzi i tak jak już mówiłem, na dole mamy pokazane, ile potrzebujemy tych podstawowych różnych składników, czyli potrzebujemy 3 płytek miedzianych, 5 płytek żelaznych. Więc zbierzmy nasze płytki miedziane i wybudujmy sobie przybrzeżną pompę. Jak widzicie, tutaj w lewym dolnym rogu mamy kolejkę budowania i po prostu gra jest na tyle mądra, że robi nam wszystkie potrzebne półprodukty do wytworzenia tej pompy. Więc teraz potrzebujemy troszkę więcej kamienia. Zbierzmy sobie jeszcze troszkę więcej węgla. Będziemy mogli nakarmić coś, jak skończy mu się węgiel. I weźmy kamień. Kamienia mamy 40. Nie jest to dużo, ale też nie jest mało. I zbudujmy sobie boiler. Zbudowaliśmy sobie boiler, zbudujmy sobie 2 silniki parowe, ponieważ to jest proporcja boilerów do silników parowych. Także każdy jeden boiler może zasilić 2 silniki parowe. Możemy sobie zbudować rury, które będą nam potrzebne, żeby doprowadzić wodę do bojlera. Zbudujmy sobie troszkę małych słupów elektrycznych. Ustawiłem je w kolejce. Jak widzicie, klikając prawym przyciskiem kolejkuję produkcję 5. Klikając lewym przyciskiem kolejkuję 1. Jeden konkretny przedmiot, który chciałbym wbudować. I teraz tak, kolejną przydatną rzeczą jest uporządkowanie sobie paska narzędzi. Więc na przykład tutaj przełożę sobie małe słupy elektryczne i kliknę środkowym przyciskiem. I widzicie, zmienił się kolor tła na niebieski. I jak produkuję słupy, to one trafiają do tego miejsca. Ale co by się stało, gdybym chciał tutaj włożyć coś innego? Nie mogę. Gra nie pozwala mi tego zrobić. To akurat teraz jest niedobry moment, bo produkuję słupy, więc one będą tutaj trafiały, ale jak już zrobiłem, to pokażę wam, o co chodzi. Gra nie pozwala mi włożyć tutaj nic innego, więc jest to forma porządkowania sobie paska narzędzi, który może na tym etapie nie ma tutaj zbyt wielu rzeczy, ale zapewniam was, że wraz z rozwojem technologicznym i z rozwojem naszej fabryki będziemy mieli w nim całkiem dużo rzeczy, które mogą być nieprzydatne, więc zawsze nieprzydatne w tym momencie oczywiście, które mogą być nieprzydatne i zawsze jest dobrym pomysłem jakoś sobie uporządkować według preferencji to, gdzie co ma leżeć, żeby po prostu nam się nie robił tutaj bajzel. No dobrze. I tak jak mówiłem, bojlery będą potrzebowały od nas paliwa. I jak to zrobić? Tutaj mamy wodę, tutaj mamy węgiel, który jest naszym paliwem i jakoś trzeba by to wszystko połączyć. Więc co zrobimy? Zbudujemy sobie taśmociąg i klikając Shift i lewy skolejkować mogę tyle tych przedmiotów, ile jestem w stanie ich zbudować. I prawdopodobnie zbuduję sobie jeszcze jedną wiertnicę i jeden piec, tak żebym mógł, nawet zbuduję sobie, niech będzie 5. Troszkę powiększę nasze wydobycie, ponieważ na samym początku to, że zbudujemy sobie elektryczność, jeszcze nic nie oznacza, bo przecież musimy też zbudować wiertnice elektryczne i tak dalej, które też oczywiście wymagają od nas podstawowych materiałów, których nie będziemy mieli, jeśli za szybko zrobimy ten skok technologiczny. Także pobiegnę po więcej węgla, o troszkę mi zabrakło. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, w sumie wrzucając tutaj całość, więc przełożę po połowie. Połowę bierze się klikając prawym. Więc tutaj też zabiorę połowę. Zbuduję na miedzi jeszcze dwa. Dobuduję jeden piec kamienny, bo mi zabrakło. Rzucam 25 i po 25. I niech to sobie przetapia i wydobywa, żebyśmy mieli materiały na ten nasz skok technologiczny, który zaraz zrobimy. Widzę, że odcinek już trwa 20 minut, więc zaraz będę go kończył, ale może zanim go skończę, to zbuduję, to pokażę wam, jak zbudować ten nasz układ z elektrycznością. Więc musimy sobie wybrać jakieś miejsce. Ja myślę, że tutaj będzie dobre miejsce na to wszystko. Od razu sobie skolejkuję 61 taśmociągów. No i postawmy pompę. Stawiam pompę, postawię boiler, doprowadzę wodę do boilera i teraz postawię dwa silniki parowe. Połączę je z boilerem za pomocą rury, podłączę je za pomocą słupa do prądu, to znaczy do naszej sieci zasadniczo z prądem i włożę do boilera paliwo. Jak widzicie, para jest produkowana, ale mamy ostrzeżenie do tego, że nic nie mamy podłączone jeszcze do naszej sieci. I pierwszą rzecz, którą byśmy chcieli pewnie podłączyć, to jest laboratorium, które pozwoli nam odkrywać technologie bardziej zaawansowane, które z kolei pozwolą nam budować różne nowe rzeczy, które ułatwią nam dalszą rozgrywkę. Albo pozwolą nam w ogóle prowadzić dalszą rozgrywkę i wysłać tę rakietę. Także może zbuduję laboratorium, żeby pokazać, że to działa. Mamy 100 taśmociągów. Skolejkuję też wiertnice elektryczne i poprowadzę taśmociąg, jeśli mi wystarczy, do boilera. No ale przecież to, że poprowadzimy taśmociąg, jeszcze nic nie oznacza, bo jakoś ten węgiel z taśmociągu, który mam nadzieję wystarczy nam, musi trafiać do tego boilera. Służą do tego podajniki, które też sobie skolejkujemy i pociągnijmy dalej nasz taśmociąg. No nie wystarczy, wydaje mi się, ale zobaczymy, no i to robimy sobie troszkę. Więc ciągnę. O, tutaj, przepraszam, źle zrobiłem. Więc poprawię to prawym przyciskiem myszy, się dekonstruuje różne rzeczy. Tutaj też widziałem, że źle wykręciłem, więc poprawmy to i pociągnijmy dalej. No i nie wystarczyło, więc dobudujmy sobie więcej. Tu od razu wyciągnę węgiel, wyciągnę więcej płytek żelaznych, wyciągnę płytek miedzianych i skolejkuję 44 kolejne. No i w międzyczasie może pozbędę się tych drzew. Wiem, że nie jest to zbyt fascynujące, no ale musimy to zrobić, bo inaczej nie będziemy mieli gdzie postawić naszych wiertnic elektrycznych. Więc usuwam drzewa. Troszkę sobie wyczyściliśmy. Możemy ustawić wiertnice. Ja lubię ustawiać wiertnice tak, żeby nachodziły na brzeg danego złoża, żeby po prostu je czyścić całe. Jak widzicie, w przeciwieństwie do tych wiertnic spalinowych, mamy tutaj takie podświetlone na zielono obszar, który oznacza zasięg, który ta wiertnica obsługuje. Więc postawimy sobie jedną, postawimy sobie drugą, tu może postawimy trzecią. Zaraz będziemy to usuwali pewnie, ale zawsze bezpiecznie zostawić sobie taki plan zapasowy mały na wszelki wypadek. Więc ustawimy pozostałe pasy. No i postawimy słup elektryczny i pociągniemy stąd prąd. Więc trzymając lewy przycisk myszy, budujemy słupy w takim maksymalnym odstępie, w którym mogą stać, co jest wygodne, bo zawsze to będzie ładnie wyglądało wtedy. I jesteśmy podłączeni. Tu postawię ten podajnik i zaraz jak trafi nam pierwszy węgiel z taśmy widzicie tutaj już zaczyna lecieć i będzie się tutaj, zbierał, bo węgiel jest całkiem wydajnym paliwem, a te maszyny nie zużywają go tak dużo, żeby zużyć produkcję trzech wiertnic, więc tą linię węgla będziemy prawdopodobnie używali do innych rzeczy, typu na przykład zasilanie pieców. Nie będziemy musieli wkładać ręcznie paliwa, tylko będzie ono trafiało automatycznie właśnie za pomocą taśmociągu i podajnika żółtego, czyli najwolniejszego, bo też nie są potrzebne szybsze podajniki, które oczywiście potem będziemy mogli zrobić. Więc tak. I może wybierzmy sobie jakieś badanie, bo już zbudowaliśmy laboratorium. Klikając T otwieramy menu badań. No i pierwszą technologią, którą sobie odkryjemy, będzie automatyzacja, która da nam dostęp do podajników długoramiennych, czy też po prostu długich podajników, albo też podajników czerwonych oraz automatów montażowych, które pozwolą nam zautomatyzować produkcję różnych rzeczy, więc nie będziemy musieli ich budować w plecaku, czy też w ręce, ale będziemy mogli po prostu zrzucić odpowiedzialność za ich produkcję na maszyny, co oczywiście chcielibyśmy zrobić. No jak widzicie, węgiel zaraz już trafi. No i jak się popycha badania do przodu, bo to, że wybudowaliśmy laboratorium, jeszcze nic nie znaczy. Potrzebujemy czerwonych pakietów naukowych do podstawowych badań, potem będziemy potrzebowali zielonych pakietów naukowych i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, każdy z nich potrzebuje różnych rzeczy. Ten na przykład potrzebuje, żeby go skonstruować, jednego podajnika, jednego taśmociągu, a ten po prostu miedzianej płytki oraz koła zębatego. Także skolejkuję sobie 10, bo tyle jest chyba potrzebne, żeby odkryć to nasze pierwsze badanie. Tutaj postawię laboratorium. Jak widzicie, one się całkiem wolno robią, bo każde się robi w 5,5 sekundy. Jeśli nie mamy materiałów, a jeśli mamy, to w 5 sekund. I wrzucam tutaj, klikając, trzymając Shift i klikając na jakiś przedmiot, wrzucam go do ekwipunku maszyny, jeśli jest to możliwe. No i widzicie, laboratorium zaczęło pracować. Tutaj leci pasek postępu i jak przerobimy wszystkie te 10 pakietów, które sobie skonstruowaliśmy, to tutaj automatyzacja powinna dojść do końca i powinniśmy odkryć to badanie. Klikając na słup elektryczny możemy sprawdzić, jakie jest nasze zużycie prądu. No i widzicie, mamy pobór prądu 330 kW i składa się na te 3 wiertnice, jedno laboratorium, jeden podajnik. Tutaj mamy produkcję, co oznacza, że to jest mniej więcej, ile nasze maszyny są w stanie wyprodukować prądu, więc jesteśmy, że tak powiem, w bezpiecznej strefie, bo produkujemy tego prądu, tak na oko powiedziałbym, może 0,2, może troszkę mniej, więc spokojnie jeszcze na naszych potrzeb wystarczy. Nie ma się co obawiać, że go zabraknie, ale na pewno będziemy dobudowywali więcej, więc, bo tego prądu będziemy używali też dużo więcej, jak przybędzie nam maszyn. No i może wyjmę stąd węgiel, żeby wam pokazać, że faktycznie ten podajnik wkłada węgiel z taśmy do bojlera. No dobrze, myślę, że tyle wystarczy, jeśli chodzi o pierwszy odcinek, bo nie ma co ich robić zbyt długich, chyba że chcecie, żeby były dłuższe, ale myślę, że też po prostu zależy od tego, co w danym odcinku będziemy robili, bo niektóre rzeczy zajmują mniej, niektóre więcej. Mam nadzieję, że było to całkiem sensowne wideo i że czegoś się nauczyliście. Jeśli macie jakieś sugestie, zostawcie je w komentarzach i dzięki, że oglądaliście. Do następnego odcinka. Pozdrawiam, Gorigon.